Polanickim Teatrze Zdrojowym imienia Mieczysławy Ćwiklińskiej odbył się koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w wykonaniu artystów pochodzących z Bystrzycy Kłodzkiej, Barbary Pietrzak i Tadeusza Piotrowskiego. My jesteśmy zespołem, oficjalnie nosimy nazwę jako zespół Duet Muzyczny BIT. Głównym organizatorem koncertu był Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju. Naszym zadaniem jest tutaj też pokazywać twórczość artystów, którzy pochodzą tutaj z ziemi kłodzkiej. Także dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem z artystami i prezentacją tutaj twórczości artystów ziemi kłodzkiej. Artyści do swojego programu muzycznego dobrali szeroki repertuar kolęd, pastorałek, jak i piosenek świątecznych, zarówno tych zagranicznych, jak i również polskich. Staraliśmy się wybrać wszystkie, które są piękne. Jest ich jednak tak dużo, że właściwie zawsze mamy dylemat, czy właśnie najbardziej popularne i te najpiękniejsze wybraliśmy, ale bez wątpienia znalazły się te najpiękniejsze, jak Cicha noc, jak Wśród nocnej ciszy, Mędrcy świata przybierzeli do Betlejem, a także piosenki takie jak na przykład Koko Kolęda, napisana przez Seweryna Krajewskiego do słów Agnieszki Osieckiej. Niedźwica chrapał ze śniegu czapa, na kiju gwiazda, ej panie gazda. Na stu ozory, na stu kaczory, koko, koko, kolęda. Ej kukuryku, ej na kurniku, koko, koko, kolęda. Kolędy będą również w moim wykonaniu. Staramy się dzielić sprawiedliwie, jeżeli chodzi o występ. Czyli i śpiewamy razem w duecie. Niektóre śpiewa Tadeusz, niektóre śpiewam ja. Lulajże i liko najprzyjemniejsze. Lulajże jest Oniu, lulajże. Państwo śpiewacie przy akompaniamencie gitary, nawet dwóch gitar. Gitara to jest taka charakterystyczna tutaj, na tym terenie. Wiadomo, w Bystrzycy Kłodzkiej niedawno odbył się nawet konkurs taki gitarowy. W Kłodzku jest gitariada. Państwo gracie tylko i wyłącznie na tym instrumencie, tak? Nie tylko. Ja gram również na instrumentach klawiszowych, na kilku rodzajach gitar, czyli na gitarze klasycznej, na gitarze elektrycznej i na gitarze akustycznej. Żona gra na gitarze akustycznej. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Widzowie uczestniczący w koncercie również aktywnie brali w nim udział, ponieważ byli zaopatrzeni w śpiewniki i razem z artystami śpiewali piosenki. Na zakończenie koncertu nie zabrakło bisów i kwiatów dla artystów. Uczestniczący w koncercie widzowie byli bardzo zadowoleni z występu artystów. Bardzo ładny występ, bardzo jestem zadowolona z tego. Piękne melodie, piękne wykonanie. Pierwszy raz jestem w tym teatrze. To mi się podobały kolędy, bardzo ładna aranżacja, piękne wykonanie. Przypomniały się przemiłe chwile i życzenia i wszystko było bardzo sympatyczne. Więcej takich imprez, na pewno. Wir sprechen nicht polnisch. Wir kommen aus Berlin. Ale dobry. Es war sehr gut. Hat uns sehr gut gefallen. Bardzo piękny koncert był. I pomimo, że 50 lat nie śpiewałam już polskich kolęd, dzisiaj sobie odświeżyłam i przypomniałam sobie bardzo dużo.
Jesteśmy zespołem uprawiającym różne gatunki muzyki, w tym również muzykę taneczną. Jutro na przykład będziemy prezentować swoje umiejętności i repertuar taneczny na balu u artystów, który jest balem charytatywnym dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Bystrzycy Kłodzkiej. W naszym programie znajdują się też koncerty z muzyką tak zwaną poezją śpiewaną, czyli z pięknymi tekstami, z piosenkami, które mają piękne poetyckie teksty, a także na przykład koncert z piosenkami rosyjskimi. Pomysły na ten rok dopiero się tworzą, to te, które mogę zdradzić, i to najbliższe miesiące. Od 24 stycznia zaczynamy taką edycję copiątkowych seansów filmowych. 13 lutego odbędzie się wernisaż wystawy pani Mirosławy Bernat, która jest plakacistką. Pani Mirosława jest polaniczanką. 16 lutego będziemy mieli okazję posłuchać tutaj w naszym Teatrze Zdrojowym Anny Marii Jopek wraz z zespołem Kroke, a 23 lutego odbędzie się kolejna edycja Krakowskiego Salonu Poezji w Polanicy Zdroju. Serdecznie zapraszam. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.